dzieje. Nie widać drogi. Dobre w zimie. Dobra, to na razie nie ma ruchu, więc jakoś
nie w taki, w takie dni się nie jeździ, nie? Ale, ale no tak mnie trochę goni, bo ja, ludzie, mam prom zamówiony z własnej karty. Ja nie chcę przeoczyć promu. Można by chyba przenieść ten prom, ale to trzeba by wszystkie spotkania też przenieść. Nie wiem, no jak będzie tak źle, zobaczymy, ale, ale mówię, ja z własnej karty zapłaciłem, firma mi odda oczywiście, ale chodzi o fakt, że no nie chciałbym, nie chcę tutaj żonglować, nie, ja nie wiem, jak tam się zmienia te rezerwacje, prawdopodobnie mógł zadzwonić i zmienić, ale to, to mówię, to się okaże później, no. No dobra, no dobra, to co ja tutaj nagrywam? Naprawdę. Dzisiejsze warunki. Tragedia. No i ten wiatr boczny, ludzie, no to jest masakra. Boczny wiatr. To jest masakra. Jestem wysoko załadowany, ale lekki. No to dzisiaj ten Winnipeg. Będzie trochę sparaliżowany. No, chociaż ludzie przyzwyczajeni do takich, takiej pogody, ale mimo wszystko, no ty, no, jak na Google patrzysz, nie ma nic, nie wiadomo nic. Nie wiadomo nic. Tylko się zastanawiasz, gdzie droga, gdzie wyjazd. Nie ma nic, nikogo na drogach, więc drogi są tak, jakby Google w ogóle nie istniał. Masz mapę, po prostu, że nikt nie jeździ, tak? No dobra. Tutaj będzie jakieś zniesienie. Jakiś most. No dobra, ludzie, no to co ja bym nagrywał, no. Nagram dzisiejszą jazdę w dzień, najwyżej, jak to wygląda. Przez dzień to nie będzie już chyba lecieć terenu. No i trafiłem na pociąg. Coś tam jedzie, bo widać, że... Znaczy jechało przynajmniej, teraz już chyba... Przejechał pociąg. Czy jeszcze nie? Jak to jest? Czekajcie, bo... A nie, to nie pociąg, ty, ale jaja. Ja myślałem, że to jest ten, że to jest kolej. Wiecie, te takie, te migacze, to ten, ale jaja, ludzie, no dałbym głowę, że to była kolej. Coś jechała, to samochody, które przejeżdżały. Coś tam, mówię, że widać było, że coś jedzie. O, ale tutaj jest, napadało. Więc ty, no pomyliłem się, że ten, myślałem, że to kolej, bo wiecie, no, czerwone światła jako szlaban, no i te takie ostrzegawcze, że hej, gdzie stopie gdzieś. Dzisiejsza jazda będzie, ojojoj, cholera, no tak wypadałoby dzisiaj do Alberty dojechać, no ale nie wiem, w takich warunkach, ludzie, to... W ogóle wczoraj masakra była, bo wczoraj to wszystko tutaj padało, a teraz no, minimalne opady są, ale to więcej chodzi o wiatr, szyba mi zamarza. Najgorsza krzywa zamarza. Nie możesz się odmrozić. Oj, będzie dzisiaj, cholera, będzie.
Dobrze, że mi lusterkę odmroziło, bo nie wiem, całe ten musiałem takim kawałkiem metalu, znaczy włączyłem to ogrzewanie na to lusterka kawałkiem, czekajcie, zamknę okno, bo kawałkiem metalu rozgrzewać ten warstwę lodu. Nie, ludzie, no masakra. Może wideo tego nie odzwierciedla, nie, ale nie jest za ciekawie. Jak mówię, szyba zamarza, nie mogę jej odmrozić, no. Ale mną rzuca na tym wietrze, ja dziękuję. Gdzieś w prawo będzie. Najgorsze to jest to, jak mam już zamówione te, nie, spotkania, że muszę być na wyspie w środę wieczorem i w czwartek rano. Taka bardziej troszeczkę stresówki dodaję. No bo gdyby nie ten prom, to pół biedy. Dobra, tam z tym promem, tak, ale prom zamówiony, szczególnie za moje pieniądze. Jak jakiś fuck-up będzie, tak, ja się będę musiał bić z firmą o pieniądze. Nie, firma mi odda, to nie ma mowy, ale po prostu będę musiał zobaczyć, jak idzie dzień i zobaczyć, czy ja tam zdążę, nie, bo to nie, ja jeszcze mam góry przecież, tak? Jeszcze mam góry do zdobycia. Góry będą spokojne, ale no, to oczywiście mówię, no nie łapie mi nawet, widzicie, telefon, no. Nie ma co nagrywać nawet, jak mi ten ostrość nie łapie, ja nie wiem, no dobra, to jest, tak patrzę, mówię, czy to jest dla ciężarówek, ale widzę, że tak, że jest znak, że to jest droga dla ciężarówek, tylko że nie wysyła przez takie, no, ala centrum, znaczy blisko centrum, kurde, tak nie za bardzo się podoba ten wyjechać, szczerze. Zauważyłem, że dużo takich niebieskich świateł zaczęli stawiać w Manitobie. Trochę się spóźni niestety na moje spotkanie. Po 10-15 minut, no ale dobra. Tutaj ta firma chyba nie jest taka, aż taka restrykcyjna. Nie mrozi mi tej szyby, no. To, mówię, czy to sens nagrywać jest? Miasto jak na razie jest wymarłe.
przez całe miasto przesyłę, ale dobra, wiecie co, w takiej pogodzie lepsza jest jazda przez miasto, bo można jechać obwodnicą, ale obwodnica to jest na peryferiach i tam to o wiele bardziej wieje, więc tak naprawdę to chyba lepiej bezpiecznie z miastem jechać jednak. Jak tu ludzie żyją? To jest wieczna zima w tym mieście. Jest Trans-Kanada, tak?